Czy ktoś XL jeszcze? Wraz z Dominikiem Karczewskim na dzisiejsze spotkanie jako goście specjalni przybył pan Jan Pospieszalski. Brawo! Brawo! I Daniel Wasnokowicz. Witam ich wszystkich serdecznie i ciepło w Lublinie. My też tu mamy swoje krakowskie przedmieście. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej, ale też na inauguracji namiotu Solidarnych w Lublinie. Dziękujemy Państwu za obecność. Dziękuję wszystkim za to, że tak licznie Państwo są z nami obecni. Dziękujemy wszystkim, bo to dowód dla nas, że to, co robimy, że to, co, po czym zajmuje się Stowarzyszenie Solidarni 2010, jest potrzebne, jest ważne. Wszystkie cztery postulaty to są postulaty normalnego państwa. My odwołujemy się do potrzeby standardów. To, co mówiła Ewa przed chwilą, pierwszy postulat to jest postulat oparty na prawach demokratycznego państwa, na prawach obywateli do prawa odpowiedzialności obywateli, odpowiedzialności polityków też za ich działania. Drugi postulat to postulat Międzynarodowej Komisji. Ta komisja powinna powstać już w pierwszych dniach po katastrofie. Wtedy była też najlepsza do tego możliwość. Do dzisiaj niestety taka komisja nie funkcjonuje. Trzeci postulat to postulat solidarności. Solidaryzujemy się z rodzinami, którym odebrano podstawowe prawo. Solidaryzujemy się z rodzinami, którym odebrano podstawowe prawo. Dlatego trzeci nasz postulat brzmi: natychmiastowa zgoda na ekshumację ciał ofiar tych rodzin, które prosiły o to polską prokuraturę. Czwarty postulat i ostatni to postulat ujawnienia zdjęć satelitarnych z dnia i z miejsca katastrofy. I to jest rzecz, o którą nie powinniśmy walczyć my jako obywatele, ale o to powinien zadbać rząd normalnego państwa.